I na koniec sport. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w chodzie na 35 km. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata trasa chodu została skrócona z 50 do 35 km. Miało to pozwolić uniknąć zawodniczkom uporczywego upału. Na trasie dość szybko ukształtowała się czołówka. Była w niej Katarzyna Zdziebło, nasza wicemistrzyni świata w rywalizacji na 20 km. Także tym razem narzuciła sobie mocne tempo i na metę dotarła jako druga. Do złotej na tym dystansie Peruwianki straciła 47 sekund. Z kolei ponad pół minuty za Polką finiszowała zawodniczka z Chin. Całe podium wyglądało dokładnie tak samo jak we wcześniejszej rywalizacji na 20 km. To pierwszy raz od 2007 roku, kiedy jeden polski lekkoatleta wywalczył dwa medale na tych samych Mistrzostwach Świata. Wtedy w Osace dokonał tego Marek Plawgo, który sięgnął po brąz w biegu indywidualnym na 400 metrów przez płotki oraz poprowadził do historycznego wyniku sztafetę 4x400 metrów. Łącznie na trwającym czempionacie w USA Polacy mają 4 krążki. Obok Katarzyny Zdziebło na podium stanęli młodzieżarze Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki.